Na cały ogrom tego zła, jakie przygnało ze sobą piekło. Na całą nikczemność, do której zdolny jest człowiek. Na to wszystko pozostałeś nam wyłącznie ty. Walcz i zabijaj, aż po sam kres. Blisko 60% naszej planety. Namierzyliśmy piekielnego kapłana. Cel oznaczony, ale sygnał może zaniknąć. Bo to właśnie jego się lękają, nie człowieka, ani jego armii. Oni obawiają się piętna bestii. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Chciałem może cokolwiek... przepraszam bardzo, tutaj mówić. No niespecjalnie. Oprócz tego, że jestem House. Masz go na wyświetlaczu. I powiem tak, gra jest strasznie głośno. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. Jakoś tutaj wspólnie. I... no cóż. Fabuła jaka jest, to każdy widzi. I oczywiście problemy z kamerką. Więc jesteśmy na ziemi. O dziwo, nie spodziewałem się, że to będzie... Otwieraj się. No, samouczki. To ja to wszystko wiem. Pograłem sobie chwilkę, znaczy chwilkę, bo... O kurde, ty mnie atakujesz. Stąd też, no, takie... Co tu mi się porobiło? Z tą kamerką, ta kamerka jest dziwna taka, ona sobie jeździ jak chce, kiedy chce. Naprawdę już nie mam do niej siły, ale dobra. Więc stąd też nie było jakiś czas odcinków z Dooma. Właśnie, bo od premiery mamy już... Kiedy wyszło? 6 dni, kiedy to nagrywam. Dziś jest 26, a gra wyszła 20 marca, więc... No, troszeczkę sobie pograłem, niedużo. W ogóle zastanawiam się, czy by nie zrobić z tego serii, znaczy chciałem robić z tego serię, ale... A cóż, nie ma lepszej gry... Jeśli chodzi o tego typu mordowanie stworków. No to są jacyś kosmici, czy coś, obcy... Nie kosmici, sorry. Jakieś piekielne istoty, które opanowały Ziemię. Więc... No, fabułka, tak? Czy tutaj coś mogę... Ciekawego mogę tu przesunąć? Nie, tak wygląda jakbym mógł.
obiekty przesuwalne. No właśnie, z tej strony mogę przesunąć. Tak, podskok. No więc sobie troszeczkę pograłem. I no fajne, fajne. Chciałem zrobić z tego serię, ale wydaje mi się, że to będzie troszeczkę uciążliwe. Gra jest bardzo trudna. Dobra, jakiś pancerz, zdrówko, którego mamy całą masę. Wcześniej jak tutaj grałem, udało mi się dojść do tamtego sekretu, co jest tam niżej. Okej. Okay. W świecie znajdujemy takie różne, takie latające dronki, przez które możemy sobie ulepszyć broń. Możemy wybrać sobie modyfikację, albo bombę przylepną, albo żeby przełączało nam się na automatyczną. Weźmy to. To też wziąłem. Ostatnio grałem. Dzięki dronka. Więc teraz mamy normalnie strzelamy, natomiast jak przytrzymamy prawym... Ja teraz nie chcę, bo... No widzicie, jest automat. Natomiast tutaj jest straszne... Ty mnie bijesz? Straszne są tutaj problemy z amunicją. Aha, jeszcze jak ktoś by się zastanawiał... O kurde, nie lubię tamtych. Jak ktoś by się zastanawiał, na jakim poziomie gram, no to gram na najłatwiejszym. O, pierwsza arenka. Bo... Bo jak chcę tutaj na YouTubie coś pokazać, no to muszę grać na... O, skończyło mi się ammo i automatycznie mi się przełącza na... O, na piłę. Do piły jest też taki problem, bo tutaj trzeba zbierać... trzeba zbierać... Kurde, mam... Zdrówko wylatuje... Kurde, jakaś siekanina. Od przeciwników. Mała amunicja. Amunicja tu jest strasznie problematyczna. Ale go dorwałem jeszcze. Warto te finishery robić, bo... Jak ja mogę mnie trafić? Okej. Okay. Punkt kontrolny, super, jakoś poszło. Tylko ja się chciałem dostać do... Kurde, do tamtego... sekretu. Nie wiem, jak ja to zrobiłem ostatnio, że się tam dostałem. O, mamy paliwko. Dobra, ale idźmy, bo kurde... Zaraz następni przyjdą. Piekielne barki. Oczywiście historie fabularne, prawda? Piekielni kapłani nadzorowali inwazję. Dobra, taki mamy cel teraz, żeby zlikwidować tego kapłana jednego. Możemy sobie o nim poczytać, prawda? Zobaczmy zawartość. Piekielni kapłani nadzorowali inwazję na śmiertelny świat z grzbietów. Boże, to jest dziwny język. Trudny. Grzbietów potężnych, zniewolonych tytanów, trali. Te bestie otchłani niosły świątynie kapłanów na pola bitwy, w ten sposób umożliwiając swym władcom bla bla bla. Zneutralizowanie tytana musiałoby zostać poprzedzone przerwaniem psychokinetycznej uwięzi założonej i utrzymanej przez piekielnego kapłana. Wyczyn ten wymagałby z kolei infiltracji osadzonej na terenie świątyni. No dużo tutaj rzeczy ciekawych. Mamy mapę? Nie mamy chyba jeszcze mapy. A, mamy mapę. Dobra, to jest to na zielono. Sorry. Kurde, tu działa myszka w drugą stronę. Na szczęście w OSD można. No i tu mamy ten sekret, którego nie podniosłem. Czy mogę jakoś obracać? Nie.
Dobra, zostawimy sobie ten sekret. Chciałem powiedzieć, że tutaj na zielono mamy to... Jak taki coś, taki miecze, to znaczy, że jest... Na mapie coś tam dalej zobaczymy. Na czerwono będzie, to znaczy, że jest arena walki. Tutaj jest już na zielono, bo ją przeszliśmy. Ty! Moja dusza jest bezpieczna! Nie możesz! To wszystko wygląda, nie? Patrzcie tu. Pierwszy z kapłanów jest martwy. Opanowanie ziemi przez demony spadło o 36,8%. Pozostało dwóch kapłanów. Wygląda trochę z tymi rogami, takimi jak ta Lilith. Z Diablo 4 gdzieś tam widziałem na trailerach. Dobra. Mamy punkt kontrolny i myślę, że tutaj... Bo tam dalej mamy kolejną arenę walki. Jeszcze tego nie widać na... Ale dobra, przejdźmy sobie jeszcze tutaj. Bo tutaj jest kolejna dronka. Okej, okay. Ocalały ludzkie populacje. Dobra, demony pochłonęły 60% ziemi. Okej, To jest fajne, to mi się podoba, że to jest miejsce akcji, nie gdzieś tam w kosmosie, nie wiadomo gdzie, na jakiejś planecie, tylko Ziemia. Dobrze by było fajnie wiedzieć, gdzie my jeszcze teraz jesteśmy, nie? Czy tam gdzieś w Ameryce, czy w Nowym Jorku, cholera wie. To by było fajne, nie? Takie wieżowce, pozostałości po wieżowcach. No ciekawe. Dobra, i tak jak mówiłem, tutaj mamy kolejną dronkę. Ja tego ostatnio nie robiłem, bo szczerze mówiąc tak tylko przeleciałem przez to hiperautomat. A tu mam jedno już. Bomba przylepna. Aha, czyli mogę sobie... I tak. Mam już te dwie modyfikacje. Przyciśnij F. Zmienić modyfikację broni. Może zmienić modyfikację podczas walki w sobie bieżącej sytuacji. A. Dobra, czyli teraz mamy to. I pod F mamy ten granatnik. Dobra, ciekawe. Czy to tymi samymi nabojami gdzieś tutaj się posługuje? Dobra, znaczniki celu. Wciśnij Alt. Dostań się na pokład Cytadeli. To o tym mogliśmy przeczytać przed chwilą w tym dzienniku, co tutaj podnieśliśmy. Dobra, ja już tak nie cisnę do przodu, bo chcę sobie zakończyć tutaj. Dobra, tu mamy już kolejne walki. Także... No nie, to już mnie zobaczyli, zaraz będą na górę wchodzić. To fajnie, można się z nimi pobawić. No chodźcie. Więc... Zakończymy sobie tutaj, dajcie znać w komentarzu, czy robić z tego serię, czy może nie. Ktoś tu jeszcze chyba, kogoś słyszę. Albo i nie, dobra. Więc to taki króciutki odcinek będzie teraz.
Także dajcie znać w komentarzu, czy robię z tego serię, czy nie. Czy, bo ja sobie to pewnie tak czy inaczej przejdę sam. Ale no, jeśli wam się to podoba, to mogę to nagrać. Także proszę was o jakieś rady, opinie. Gdzie on się tam schował? Kurde, słychać jak latają te czaszki wszystkie. Dobra, i tu mi został ten skok wiary. Tutaj ostatnio. Nie mogłem go wykonać. O właśnie, bo tutaj pod shiftem nie można biec, nie można sprintować. Jest jedno tempo. Dwa razy spację to się odpala ten jetpack taki. No, no i niestety. To trzeba, kurde, ja kilka razy to robiłem. To jest chyba, nie wiem, najtrudniejsze w tej grze te skoki. Ale to jest samouczek cały czas, przypomnijmy. No. Nie wiem. Tak samo ostatnio kilka. No leć. On zaraz tak spada, leci. I nagle automat bardzo szybko traci. Nie tak, że wiecie, tak łagodnie, tylko tak leci. Na pewno możecie to zobaczyć. No, chwyć się. Dobra, wiecie co, nie, to nie ma sensu. Tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzu, czy robić z tego serię. W sensie, czy nagrywać więcej. Być może i tak jeszcze coś nagram, ale zobaczymy. Jeśli nie, no to będzie jedno, taki jeden odcinek, pokazówka. Tak jak robię tą serię, gdzie tam pokazuję jakieś tam gierki w jednym odcinku, przedstawiające właśnie rozgrywkę. Być może tak zrobię. Dajcie znać, czy chcecie więcej właśnie tego oglądać. To się zastanowimy. I tyle. Dobra, to taki króciutki odcinek poglądowy. Taki na szybko, więc jeszcze raz proszę dajcie znać. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górę. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.